Nie mam kwiatu, ale mogę cię wycałować. Każdy się zastanawiał, ci, którzy jeszcze nie byli na naszym spektaklu, dlaczego były tylko i wyłącznie dźwięki A, O, E, Y? Bo się stresuje? Tak. Kto? Ja? A ty? Nie. Nie napuszczasz mi tam plusków do środka? Przed nie warto. Dlatego podejrzewam, że to mogła być mistyfikacja. Ja najbardziej byłem przerażony po prostu tym, że Gosia, moja główna solistka, i Marlena jeszcze rano nie miały głosu, po prostu nic nie miały głosu. Jak Gosia przyjechała około 13 na próbę i pokazała mi wachlarz swoich możliwości dnia dzisiejszego, czyli 5 października, to zdziczałem po prostu. Zero wokalu. Nie wyobrażałem sobie tego koncertu bez dziewczyn. Miodem na serce było dla mnie Neymowlow w wykonaniu Malenki. Mam takie wspomnienie, że nieraz graliśmy ten numer i jednak to jest numer wykonywany przez Mariusza i przez Marlenkę. My gdzieś tam siadaliśmy sobie z boku. Jak usłyszałem, jak zaśpiewała, bardzo emocjonalnie odczułem ten numer i to, że wszyscy jesteśmy razem. Tak? Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Marlenie, która miała chyba gorszy problem niż ja. Skrajna emocja, to jak Marlenka zaśpiewała, gdzie wiem o tym doskonale, w jakiej była formie, że nie miała głosu, bo mnie też wtedy połamało przed koncertem. Wiem, jaki to był ból, jak człowiek może się źle czuć, gdzie nie potrafi powiedzieć słowa. Ja to miałem wrażenie, że w wieku 31 lat przechodzę wsteczną mutację, a tym bardziej kobieta, gdzie za 12 godzin ma zagrać koncert. Nie, no w ogóle rewelacja. Ja się popłakałem na scenie. Przede wszystkim o duchowe wsparcie, o tym, że jest taką osobą, która potrafi zmotywować wszystkich swoim ciepłem, swoją dobrocią, swoim optymizmem i taką skromnością. Taką skromnością, takim czymś wielkim, jest tak wielkim człowiekiem, że słyszałam, jak mówiła i słyszałam, jak śpiewała. Marlena, dziękuję ci. Chyba dzięki tobie pociągnęłam sobie koncert. Do I find?
zastanawiałem się, czy moje solistki główne wydadzą jakikolwiek dźwięk. Wiadomo, że to jest jubileusz, to jest wyjątkowy koncert. I nawet dziewczynom nie mówiłem tego, żeby ich nie stresować. Zmieniona w ogóle była tracklista. Te utwory, które śpiewa Marlena, po prostu były w tak zwanej poczekalni. Powiem szczerze, że fajnie przez przypadek się udało, że pierwszy utwór, jeszcze mnie nie było na scenie, Vira India, zaczynała właśnie Gosia. Ja pamiętam, tutaj stałem parę metrów dalej za kulisami. No i to był dla mnie największy stres. Bo ja wiedziałem, jak ta wokaliza trwająca 2 minuty, jak ona ją pociągnie, to koncert jest uratowany. I morda mi się uchachała, bo słyszałem po prostu totalny dźwięk. Totalny dźwięk wydobywający się z paszczy Małgorzaty Matrackiej. Więc powiedziałem, wchodzę na scenę, jesteśmy w domu, damy radę ze wszystkim. Pamiętasz jeszcze, bo teraz mi się przypomniało. Pierwszy raz chyba tylu koncertów co zagraliśmy, pierwszy raz w życiu, kiedy byliśmy 15-16, robiliśmy sobie próbę na amfiteatrze, wtedy ludzie zaczęli przychodzić. Tak. I nagle patrzymy, 20 osób siedzi, 30 osób siedzi. Mi teoretycznie się ludzi wyprasza na próbie, ale oni byli tak zasłuchani na tej próbie, mało tego, po utworze, który zagraliśmy, oni bili brawo. Więc dla mnie to jest po prostu, my zdziczyliśmy. Zacząłem później ludzi zapraszać na koncert. A później patrzę, te osoby praktycznie od samej próby, żeby zająć dobre miejsca, siedzieli już od samej próby, czyli od godziny 15 czy 16, to wyobraźcie sobie po prostu, jaki jest szacunek dla was, że wytrzymaliście około 3 godzin na próbie i na spektaklu, więc kurczę, no czego chcieć więcej, no. Wielkie brawa teraz my dla was, więc kurczę, no. Całej ekipie Muzyki Ziemi. Właśnie. All of them. Everybody. Dziękuję bardzo serdecznie. Nie chciałem powiedzieć. Dobra, i już na rapę. 3 godziny znaczy, później. Tak? A później. No to dodaj coś jeszcze. Zgadzam się. W zasadzie to już. Doctor? Doctor. Yes. Gosia Matracka jest jedną z najbardziej doświadczonych wokalistek, z jakimi mam przyjemność współpracować, czyli gra ze mną od wielu lat. Praktycznie zaczynała ze mną ten projekt. Ta oto osoba. No w sumie ale ja cały czas mówię, czy... Nie, dobra, teraz profesor, którego pozdrawiamy z tego miejsca. O kurde. My ruch. Jak żyje 100 lat. Jak tam żyje 100 lat. Dobra. I na zapytas pani redaktor, co to jest Muzyka Ziemi, Małgorzata odpowiedziała. Ja jestem wokalistką. Ja jestem wokalistką i śpiewamy takie długie dźwięki na A, E, O, U. I w tym momencie pani redaktor zdziczała.